W tym materiale wideo zaprezentujemy obróbkę fotela w programie TopSolid Woodcam. Fotel wykonany został z jednego kawałka drewna, a w jego produkcji wykorzystana została obróbka pięcioosiowa. Na początku fotel został ułożony na maszynie z dodatkowymi elementami podtrzymującymi. Rozpoczynamy od wyboru obróbki zgrubnej oraz narzędzia. Następnie uzupełniamy parametry operacji. Sprawdzamy także wielkość narzędzia i oprawki w celu wyeliminowania ewentualnej kolizji. Włączamy opcję aktualizacji przygotówki, która potrzebna jest dla kolejnych operacji zgrubnych, aby usunąć przejazdy w powietrzu. Zmieniamy wysokość i sposób wycofywania narzędzia, ustalamy również wysokość maksymalną oraz zaznaczamy optymalizację wycofywania. Włączamy sprawdzanie kolizji narzędzia. Od teraz przejazdy będą odsuwane od zebranego materiału i detalu zgodnie z parametrami wielkości narzędzia oraz odsunięciami bezpieczeństwa. Wstawiamy ograniczenia obszaru obróbki, a także zmieniamy parametry skrawania. Uruchamiamy symulację obróbki. Wstawiamy kształt do ograniczenia obróbki w środku fotela. Rozpoczynamy kolejną obróbkę zgrubną z takimi samymi parametrami. Dodajemy kulę jako kształt ograniczający. Powodem jest konieczność uniknięcia kolizji z głowicą maszyny. Wyłączamy widoczność ścieżek, aby mieć większą przejrzystość w dalszych pracach. Modyfikujemy obróbkę. Rozszerzamy pole obróbki tak, aby narzędzie wychodziło swobodnie poza materiał. Sprawdzamy efekty po wprowadzonych zmianach. Ukrywamy kształt kuli dla większej przejrzystości projektu. Tworzymy szkic ograniczający obróbkę do obszaru z przodu fotelu.
sprawdzamy parametry i dodajemy ograniczenie szkicem. Wstawiamy do operacji kontrolę kolizji z elementami mocującymi. Jak widzimy, frez jest za blisko elementów mocujących, konieczna będzie modyfikacja operacji. Dodajemy odległość bezpieczeństwa od elementów mocujących.